Arturze, Mzuri, 20 lat działalności na rynku nieruchomości. Tak, 20 lat doświadczenia w zarządzaniu najmem, 5 lat, jeśli chodzi o spółki inwestowania grupowego, 50 milionów złotych zebranych do tych spółek. Wartość majątku, którym zarządzamy, jesteśmy jako grupa Mzuri, nie samo spółki inwestowania grupowego, ale cała grupa Mzuri szacuje w tej chwili na około 1 250 000 000. Mniej więcej, więc to już dość spory majątek. Sprawdzone procedury, bardzo wysoka efektywność, jeśli chodzi o windykację, o ściąganie czynszów, o wynajem, czyli bardzo niski poziom pustostan. Wszystko to, co dla właściciela mieszkania na wynajem jest najważniejsze. Tak, tutaj bardzo ważna kwestia, poruszyłeś pustostan. W jaki sposób ten pustostan w przypadku, kiedy powierzam mieszkanie do zarządzania dla Mzuri, jest krótszy niż samodzielnie bym mógł uzyskać? No, to wygląda, wynika to przede wszystkim z tego, że to jest nasza główna praca, a dla zdecydowanej większości właścicieli mieszkań na wynajem, no to oni mają swoją pracę jako główną pracę, a mieszkania się mogą zajmować po godzinach. My się zajmujemy w czasie godzin pracy, z tego żyjemy i dlatego możemy się zająć profesjonalnym marketingiem. Możemy prezentować to mieszkanie o dowolnych właściwie porach dnia i nocy. I no, też wiemy, jak to mieszkanie przygotować do najmu, tak żeby ono wyglądało dobrze, wyglądało tak, jak tego najemca oczekuje. A w jaki sposób odbywa się weryfikacja potencjalnego najemcy? Czy każdy, kto chce wynająć mieszkanie, może zgłosić się do Mzuri, a Mzuri zaakceptuje tego takiego najemcę? Czy jest jakaś procedura, według której najemcy są dobierani, aby uniknąć na przykład sytuacji, kiedy nie płacą, nie masz czego windykować? Tak do końca nie da się uniknąć takiej sytuacji, że najemca nie płaci, bo no i choćby się zdarzają takie przypadki, że ludzie tracą pracę. Tak? Przy skali 5000 mieszkań, czy tam około 7000 najemców pewnie, no to, to jest naturalne, że niektórzy tracą pracę, ale wracając do Twojego pierwotnego pytania, oczywiście nie każdy może się starać, a nie każdy może być najemcą, dlatego że po to, żeby zostać naszym najemcą, trzeba udowodnić stałe dochody w wysokości wystarczającej do tego, żeby zapłacić czynsz, no i jeszcze dożyć do następnej wypłaty. Jasne. Jaki jest średni okres, odkąd jeden najemca opuszcza mieszkanie, a Mzuri znajdzie następnego? Średniorocznie pustostany na całym portfelu wnoszą około 4-5%. To się trochę różni w zależności od miasta, w zależności od typu mieszkania, no ale średnia na całym tym portfelu 5300 mieszkań to jest około 4-5% rocznie. Więc 4% tylko dodam, to jest jeden tydzień w roku. Okej. Okay. Stosunkowo krótki czas, porównując to do osób, które samodzielnie zarządzają mieszkaniami i często słyszę, że miesiąc szukają dobrego najemcy. Tak, wydaje mi się, że to jest dość krótki czas. Okej. Okay. Jesteśmy dumni z takiego poziomu pustostanu w każdym razie. Dzięki czemu to udało się osiągnąć? To wynika z tej 20-letniej systemu, który firma ma opracowany do zarządzania. No to jedno się z drugim bardzo się łączy, tak? No bo nasze procedury, procesy, podejście są owocem tych 20 lat doświadczenia, więc to jedno wynika z drugiego. No tak, ale to przede wszystkim jest trochę też ze skali. No mamy, zatrudniamy około 200 ludzi w tej chwili. Mamy wyspecjalizowane osoby, które się zajmują dawaniem ogłoszeń. Na późniejszych etapach, rozliczeniami i tak dalej. Ale no to tak, to jest 20 lat doświadczenia, system informatyczny i skala. Tak, system przecież jest kluczowy w każdej dziedzinie. Projekt Mzuri CFI Stolica, tak? Na czym polega ten projekt? Jakie są założenia spółki co do prognozy zysków? Skąd będą pochodzić zyski w tym projekcie? Już mówię. Mzuri CFI Stolica jest odpowiedzią na potrzeby tych naszych klientów, którzy bali się wcześniej z nami inwestować na przykład w Łodzi czy na Śląsku. Takie spółki powołaliśmy w przeszłości. No i mieliśmy od niektórych klientów taki odsłuch, że oni no rozumieją, fajny pomysł, no ale Łódź i Śląsk postrzegane były jako ryzykowne. Zresztą osobiście tak bardzo się nie zgadzam, ale były postrzegane jako ryzykowne. No więc stworzyliśmy produkt, który jest bardzo bezpieczny w naszym mniemaniu. To znaczy inwestujemy w Warszawie i w Krakowie. W starej i obecnej stolicy. Inwestujemy w mieszkania nowe albo w gruntownie wyremontowanych kamienicach, czyli no nie kupimy mieszkania po pani babci, która mieszkała od 1952 roku w kamienicy. A z czego to wynika? Bo
Moim zdaniem czasami można taniej kupić z rynku wtórnego mieszkanie. Można, można. Z uwagi na wyższe możliwości negocjacji. Nie, absolutnie masz rację, ale to, to jest strategia innych naszych spółek, tych, o których mówiłem wcześniej, które wcześniej powołaliśmy. Tak? Okay. Teraz stworzyliśmy spółkę z bardzo konserwatywną strategią inwestycyjną. No i zbudujemy taki portfel mieszkań, będziemy nim zarządzać przez następne mniej więcej 5 lat i po 5 latach postaramy się cały ten portfel sprzedać. I teraz źródła zysku dla inwestorów będą pochodziły z dwóch miejsc. Po pierwsze to będzie bieżący najem, czy czynsz najmu, z pomniejszoną koszty funkcjonowania spółki, który będzie wypłacany. A po drugie, no to liczymy, że bardzo silny trend wzrostowy, to może nie bardzo silny, ale wyraźny trend wzrostowy, który widzieliśmy, zwłaszcza w Warszawie, ale też w Krakowie przez ostatnie lata, że on się utrzyma. Tak. Więc jeżeli ten trend się utrzyma i sprzedamy te mieszkanie przy podobnej rentowności, przy której kupiliśmy, no to będzie zrealizowany zysk kapitałowy. I teraz tak, w takim scenariuszu, który my nazywamy scenariuszem podstawowym, czyli on zakłada, że czynsze będą rosły nadal w podobnym tempie, jak rosły przez ostatnie lata, to szacujemy, że ten zwrot w skali rocznej, średniorocznej powinien osiągnąć około 8%. W scenariuszu, który ja postrzegam jako naprawdę mało prawdopodobny, to znaczy takim, że czynsze od dzisiaj przez następne 5 lat nie wzrosną ani o grosz, ten zwrot powinien wynosić około 5%. Czyli nawet wydaje się bardzo konserwatywnym podejściem, ten zwrot jest mniej więcej 4-krotnie wyższy niż ta lokacja. No tak, zakładamy, że te znaczy są dane dostępne ogólnie na rynku, które pokazują, że wzrasta popyt na najem. Czy tak. Nie zauważacie taką koniunkturę? No tak, absolutnie. No, nasza firma rośnie szybko, pustostany spadają, widać, nie ma problemów. No, nawet na rynkach właśnie takich jak warszawskich, gdzie podaż mieszkań na wynajem w ciągu ostatnich lat bardzo istotnie wzrosła, no to wiemy rekordowo niskie pustostany. Jasne. Mam pytanie. Kupujecie mieszkania na rynku pierwotnym od deweloperów. Czy to są mieszkania już oddane do użytkowania, czy na wczesnym etapie, kiedy mamy harmonogram płatności, wpłacamy część środków i czekamy na oddanie takiego mieszkania? To nie muszą być mieszkania od deweloperów. Mogą, ale nie muszą. Bo ważne, żeby te budynki były nowe albo gruntownie odnowione. Tak, to jest jakby klucz. Raczej to nie są wczesne etapy, dlatego że jeśli będziemy mieli czekać półtora roku na oddanie, a potem wykończenie, znajdziemy już go najemcy, no to 40% czasu tego pięcioletniego nam upłynie na czekanie. No nie. Raczej kupujemy takie budynki, znaczy zdecydowanie kupujemy takie budynki, które, takie mieszkania, przepraszam, które za chwilę będą mogły oddać, być oddane do najmu i za chwilę zaczną generować przychody dla spółki. Okej. Czy mieszkania, które są nabywane do portfela, są w określonych parametrach co do wielkości, lokalizacji? Czy po prostu spółka wyszukuje na rynku okazję, gdzie uważa, że można kupić to mieszkanie poniżej wartości rynkowej? Lub poprawić jego wartość poprzez na przykład inne jego zagospodarowanie? Można czasami w danym mieszkaniu zrobić więcej pokoi, prawda? Można zrobić kuchnię w korytarzu. To jest ten drugi przypadek. To znaczy, patrzymy na mieszkania, które możemy kupić poniżej ceny rynkowej i takie, które będą dawały dobry zwrot na inwestycji. Po prostu, czyli relacja spodziewanego przychodu do łącznej inwestycji będzie wysoka. Na tyle wysoka, żeby po odjęciu kosztów funkcjonowania spółki zostało na dzisiaj te 5%, a w przyszłości więcej. Jasne. Kolejne pytanie dotyczy możliwości wyjścia z inwestycji. Czy mamy założony horyzont trwania projektu CFI Mizuri Stolica? Jeśli tak, to jak on wygląda? I gdyby inwestor zgłosił się wcześniej z chęcią sprzedaży takich udziałów, to czy spółka podejmie w tym zakresie czynności? Czy wymaga to szukania inwestora na własną rękę lub chociażby za naszą pomocą jako platformy, która może połączyć dane udziały z innymi inwestorami, którzy no nie zmieścili się tutaj na kampanię, która była ograniczona w czasie? No, horyzont działania jest określony, bo zakładamy 5-letni okres i liczymy, że większość inwestorów pozostanie z nami przez te 5 lat, ale inwestorzy nie są, że tak powiem, uwięzieni na te 5 lat. Istnieje możliwość wyjścia i te możliwości są trzy. Pierwszą jest odsprzedaż innemu inwestorowi i my też w tym pomagamy. Znaczy istnieje taka giełda, powiedzmy, tak mówiąc zupełnie umownie,
wtórnego obrotu udziałami w naszych spółkach i no właściwie prawie wszystkie te udziały znajdują swoich chętnych. Pierwszy raz, dopiero ostatnio gdzieś tam dość długo jeden z inwestorów szuka nabywców na swoje udziały. I wtedy włączamy drugi mechanizm, który jest nasze zobowiązanie, nasze jako Mzurni, do odkupienia udziałów. To nie jest zobowiązanie bezwzględne takie, że odkupimy każdą liczbę, jest pewien regulamin, on będzie dostępny, będzie. Tak. Więc, no ale generalnie my jesteśmy też pewnego rodzaju gwarantem odkupienia, zapewnienia przynajmniej częściowej płynności. No i wreszcie inwestor może zażądać umorzenia swoich udziałów, czyli przyjść do spółki i spółka ma obowiązek odkupić te udziały po to, żeby je umorzyć i wypłacić kapitał inwestorowi. Dobrze. Jakbyś mógł nam w kilku krokach powiedzieć z punktu widzenia takiego inwestora, który chce dołączyć do projektu, jak to wygląda, co się dzieje z jego środkami i co, jakie działania spółka będzie podejmowała za te pieniądze, tak? Bo tutaj ważnym elementem według mnie jest też to, że spółka działa w 100% za kapitały własne, nie zaciąga kredytów bankowych. Działa właściwie tak, żeby być tak zupełnie precyzyjnym księgowo, to nie działa w 100% w oparciu o kapitały własne, bo jest jeszcze element pożyczki od inwestora, tak, od wspólnika, ale czyli 100% kapitału pochodzi od wspólników. Możemy tak w ten sposób powiedzieć, ale już część jest wniesiona w postaci pożyczki. Tak? Natomiast rzeczywiście nie mamy żadnego kredytu bankowego, mezaninowego, no żadnego innego typu finansowania zewnętrznego nie mamy, co sprawia, że no ja śpię spokojnie. Czyli te mieszkania, które spółka kupi, mają tak zwane czyste księgi wieczyste, tak? Tam one będą miały czyste księgi wieczyste i każdy inwestor może to sprawdzić sam, bo otrzyma login do strefy inwestora, a w strefie inwestora będzie lista wszystkich nieruchomości należących do spółki, wraz z numerami ksiąg wieczystych, więc będzie można sprawdzić po pierwsze, że tam nie ma żadnych obciążeń, po drugie, że nie ma żadnych obciążeń, a po pierwsze, że rzeczywiście spółka jest właścicielem, jest wpisana do księgi wieczystej jako właściciel tej nieruchomości. Bo rzeczywiście no, niemalże 100% kapitału zostanie przeznaczone na inwestycje w nieruchomości. Tak. Do spółki już inwestorzy wpłacili blisko 2 miliony złotych. Blisko 2 miliony złotych. Czy te środki zostały w jakiś sposób już zagospodarowane? Tak, spółka nabyła jedno mieszkanie. Powiedzmy tak, z tych środków część jeszcze czekamy na zarejestrowanie podniesienia kapitału przez KRS, bo dopiero wtedy inwestor staje się oficjalnie wspólnikiem i wtedy dopiero może udzielić pożyczki jako wspólnik. Tak więc część środków leży na koncie bankowym i czeka na zarejestrowanie przez KRS wspólników. Za część kupiliśmy już pierwsze mieszkanie, gdzie są trzy jednostki najmu tutaj w Warszawie. Za chwilę ono jest, w tej chwili kończy się jego wyposażanie i za chwilę będzie już wynajmowane i mamy kolejne ciekawe okazje. No. Okej. Cóż, kolejne pytanie. Dla kogo jest crowdinvesting nieruchomości? No właśnie, to jest dobre pytanie, bo kiedy 5 lat temu zaczynaliśmy z pierwszą spółką inwestowania grupowego, myśleliśmy o osobach, które po prostu nie stać na to, żeby sobie kupić mieszkanie na wynajem. Tak. No ale minęło parę lat i dzisiaj sytuacja się bardzo mocno zmieniła, bo mamy bardzo dużą grupę inwestorów, którzy wpłacają takie pieniądze, za które spokojnie by mogli kupić mieszkanie. Czemu tak się dzieje? Ja mam przewagę, że zainwestuję w crowdinvestingu, mam 300 tysięcy złotych, mogę samodzielnie już w Warszawie nabyć nieruchomość, a mogę przez Mzuri zostać wspólnikiem, na przykład w projekcie CFI Stolica. No, nawet jeśli z pomocą na przykład takiej firmy jak nasza postanowisz kupić sobie mieszkanie, to masz szereg decyzji do podjęcia. Musisz zaakceptować wybór mieszkania, kosztorys remontu itd. Tutaj w przypadku inwestycji w spółkę inwestowania grupowego trzeba podpisać umowę przed wstępem objęcia udziałów, udać się do notariusza celem udzielenia pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, to pełnomocnictwo przesłać tak, żeby dotarło do firmy i wpłacić.